Sam. Boże, jak ja się spłakałam na tym filmie. Jak ja się wzruszyłam. Majtki, to mam zupełnie mokre od śluzu. Chyba będę musiała je wyrzucić i kupić sobie nowe. To i tak było już całkiem niemodne. Jakie to było wzruszające. O, jakie okrutne. Bo jesteśmy zaślepionymi egoistami. No przecież, mogliśmy wcale nie urodzić się nami. To nie było wcale takie oczywiste. Moja postać to Edyta. Edyta jest przedstawiona jako widz, który ogląda dwa filmy i obydwa nie powstały, ale w jej głowie spowodowały znaczące zmiany. Zachowuje się jakby była właściwie papierkiem lakmusowym. Wszystko przez nią bardzo mocno przechodzi i ona wszystkiego doświadcza tysiąc razy bardziej niż przeciętny człowiek. Jest niezwykle wrażliwa i empatyczna, przy czym dopiero tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, w jakim jest momencie swojego życia, kiedy zaobserwowała nieszczęście innych. Ja tyle razy narzekam na swoje problemy, na swoje kompleksy, że mam cycuszki małe jak skarpetki. A teraz poczułam wdzięczność do Boga, że inni mają jednak gorzej. Myślę, że to jest taka postać, z którą widz może się w większości utożsamić, bo jest osobą, która gdzieś w pewnym momencie swojego życia zapomina, co jest tak naprawdę ważne i staje się przez to bardzo samotna. I tak naprawdę uzmysławia sobie to dopiero w momencie, kiedy widzi nieszczęście innych. Jak ja się bałam, patrząc dzisiaj na kasjerkę w Tesco. Boże, jak ja się bałam, że no można się było aż tak zaniedbać. Jak ja się bałam, że no wystarczyłoby tylko parę drobnych zmian. No dobry fryzjer, dyskretny makijaż i przynajmniej 5 godzin snu zamiast 2, wyglądałaby zupełnie jak normalny człowiek. Boże, jak ja się bałam, że może to by jednak wcale nie wystarczyło. Czy niezbędny byłby, nie wiem, może przeszczep włosów, a może jeszcze twarzy. Względnie to całego ciała, całej osoby, no wymiana przodków do 4. pokolenia wstecz, całej garderoby, no zmiana daty, no ale przede wszystkim no kraju urodzenia na inny, a wyglądałaby zupełnie jak normalny człowiek. Poleciała, bo ona jest okrutna i zła.